Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was bardzo, bardzo dobre wieści, dlatego że już znamy datę ponownego otwarcia tego Hellevatora na serwerach, które jeszcze go nie miały, którego mają cały czas wyłączonego, czyli po prostu na serwerach ze starym backendem. Wczoraj o godzinie 18 nam dali tą informację, więc dzisiaj po prostu Wam o tym powiem, a co najważniejsze, pokażę Wam różnicę między pierwszą edycją Hellevatora a drugą, bo jak wiemy już, myślę, że wszyscy wiedzą, dlatego że dostaliśmy na pocztę tą informację, Hellevator już najprawdopodobniej zostanie otwarty w piątek, więc po prostu myślę, że dobrze będzie wiedzieć, na co się przygotować, bo jednak większość tego Hellevatora póki co nie ma, dlatego że myślę, że na większości serwerów jest tutaj jeszcze stary backend, także no, zresztą pisaliście mi w komentarzach, że bardzo, bardzo dużo osób jeszcze go nie ma, jeszcze go ma zamkniętego, tak więc zobaczymy sobie tutaj, co ciekawego się pozmieniało. Akurat mi się tu arenka zrobiła, no i co? O, i znowu skipy, no to dobra, to już zrobię po odcinku, więc tak, po pierwsze tutaj mamy tylko po angielsku informacje, ale w skrócie, co było przyczyną tego, co się działo, jeżeli ktoś w ogóle nie wie, o co chodziło z Hellevatorem, co tam się działo, jakie była rekompensata, co zarządzili, że zrobią i tak dalej, to zapraszam do wczorajszego filmu, 10 minutek zaledwie, czy tam 12, a wszystko myślę, że wytłumaczyłem, no i tak, przyczyną tego, że takie nagrody były chore, tak jak to widzicie, tak jak to widzieliście na screenach i tak dalej, było to, że tutaj, jeżeli chodzi o ten sklep Belzebuba, czyli o tą jedną z nowości w tym Hellevatorze, to mamy coś takiego, akurat tu mi się wylosowała, więc Wam mogę pokazać, mamy coś takiego jak taki bufik plus 10% więcej łupów za walki, no i z tego co wiem, działało to po prostu tak na tym starym backendzie, że każdy kto to kupił, to było to dodawane jakby do łącznej puli wszystkich graczy, że nie działało to tylko na nas, na naszą postać, tylko na wszystkich, dlatego się to potem mnożyło, jakieś chore liczby się robiły, no i potem były takie nagrody jak tam miliony grzybów, miliony jedzonek i tak dalej. To tak w skrócie, tu sobie możecie przeczytać dokładnie, o co chodziło. No i niby to zostało naprawione. I teraz tak, w czwartek o godzinie 16, czyli 2 czerwca, zostanie odpalony Hellevator na serwerze pierwszym niemieckim, po to, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Jeżeli testy przebiegną pomyślnie, to już w piątek 3 czerwca o godzinie 16 zostanie on włączony na reszcie serwerów ze starym backendem, no i myślę, że już wszyscy będą mogli sobie go po prostu ogrywać, w tym ja, bo ja tutaj na swoje 4 konta, na których gram regularnie, mam go tylko niestety na W55, więc no tak to po prostu działa, no ale trudno. Więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po prostu będzie on otwarty już od najbliższego piątku od godziny 16, no i będzie trwał 10 dni, więc tutaj mamy dodane, że na serwerze pierwszym niemieckim, jeżeli wszystko zatrybi, to będzie do 12 czerwca do godziny 20, natomiast jeżeli chodzi o 13 czerwca, w sensie jeżeli chodzi o pozostałe serwery, to do 13 czerwca również do godziny 20, więc te 10 dni zostanie, natomiast jeżeli chodzi o stare serwery, w sensie o nowy backend, czyli o te serwery, które, na których już Hellevator działa, to po prostu tutaj nic nie będzie zmienione, tutaj wszystko działało tak, jak działać powinno, więc jeszcze przez 6 dni będziemy mieli ten Hellevator po prostu dostępny. To tak jakbyście pytali, bo widziałem, że ktoś pytał, czy na tych serwerach z nowym backendem będzie cofka, czy coś, no nie, tak to nie będzie wyglądać, tu wszystko będzie śmigać tak jak jest. No i okej, jeżeli jeszcze chodzi o kody, bo to też Was może ciekawić, pisałem wczoraj do nich, pytałem się, jeszcze nie wiedzą, jak to będzie wyglądało, prawdopodobnie kod będzie ten sam, który był, natomiast no dużo osób go już użyło przed tą cofką całą, potem jak go chcieli wpisać, to pisało, że tylko jeden kod na konto czy coś, jeszcze oficjalnego info nie mam, jak będę, to Wam po prostu dam osobną informację, mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy, więc no jak mi na przykład napiszą, że ten sam kod, no to powiem, że jest taka i taka sytuacja, żeby może jednak warto było zrobić jakiś drugi czy coś. Wszystko Was będę informował, teraz jest dopiero wtorek, jeszcze nie mam takich informacji, jeszcze nic nie wiem, więc dlatego ten temat póki co pomijam. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, no bo jak nie będziecie mogli użyć tego kodu, no to nowy backend będzie miał po części jakoś tam, jakąś tam przewagę, nie? No ale zobaczymy, więc na razie jeżeli chodzi o kody, to nic totalnie nie wiem. Dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać, jeżeli chodzi o te różnice między pierwszą edycją a drugą w tym Hellevatorze. Co to jest Hellevator w ogóle? To jest takie a la tornado, z tym, że dostajemy tutaj po pierwsze piekielne żetony, które potem znaczą bardzo dużo dla naszej gildii, bo tutaj wszyscy w gildii się po prostu zbieramy te żetony jako całość gildyjna i potem dostajemy jako cała gildia ogólną nagrodę, jak widzicie tutaj za pierwsze, drugie miejsce i trzecie miejsce jest takie tło, o którym już pewnie wiecie, tutaj dalej mamy również jakieś tam kryształy, metal, beryla nawet dostajemy, co jest bardzo fajne na W55 również, no i po prostu im dalej, tym przeciwnicy są mocniejsi, im mamy mocniejszą postać, tym dochodzimy dalej, to jakby jest, myślę, że po pierwsze logiczne, a po drugie już przy okazji pierwszej edycji to wszystko pokazywałem, jak sobie wpiszecie Neutral Hellevator, to będziecie
możecie po prostu mieć to info, więc tu się nie będę rozwodził nad tym, co już jest, a będę się rozwodził nad tym, co zostało dodane. Po pierwsze, przeciwnicy mają odporności oraz zadają obrażenia jakimiś runami. Nie wszyscy, z tego co widziałem, niektórzy nie, ale jak tutaj w tym kwadraciku mamy, no to jak widzicie, zadaje obrażenia od zimna i jest odporność na obrażenia od zimna, więc to jest pierwsza zmiana, więc tutaj już nasze runki, czy to na broń, czy to właśnie na odporności, mają wpływ na to, jak daleko zajdziemy. Tutaj różne są bardzo nagrody za pokonanie pojedynczego przeciwnika. Są to grzybki, są to owocki, jak widzicie, są te tokeny. Każdy token to jest jedno zawalczenie z przeciwnikiem. Jak nam się skończą tokeny, chyba jeden się odnawia na pół godziny. Jak nam się skończą, to możemy za grzyby walczyć. No i tutaj, tak jak mówię, jakieś tam metal, kryształ, surki, no bardzo, bardzo fajne nagrody. Także tu myślę, że pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest coś takiego. Tu mamy taki pasek postępu. Codziennie on się resetuje do zera. Zobaczcie, to są tak potężne nagrody. Zaraz tu wam wszystko będę pokazywał, ile w ogóle my, bo ja około do 100 chyba 16 pomieszczenia mniej więcej dochodzę tutaj, jeżeli chodzi o tego wojownika, no bo to jest dość niski level jeszcze, no ale pokażę wam, jak tutaj wygląda to, bo to jest coś pięknego. Możemy takie nagrody, jakie teraz widzicie, oczywiście tutaj gemik się zmienia, potem dostajemy średni i tak dalej, no ale prawie 1 000 000 drewna, ponad 300 tysięcy kamienia, to jest wam, że powiem, że broken nagroda i dostajemy takich codziennie około 3 albo 4. Nie? Więc no coś takiego dodali, kiedyś tego nie było. Jak już dojdziemy do takiego etapu, że nie możemy więcej pokonać tych przeciwników i się tu zatrzymamy, to i tak na drugi dzień nam się resetuje to i od nowa możemy to przeklikiwać, więc jakby... no coś pięknego, nie? Tego pamiętam, że nie było. No i oczywiście jak dojdziemy już do naszego maksa, to codziennie o 24 nas tutaj cofa o 20 przeciwników, czy tam bardziej idziemy w górę po prostu, bo to jest winda. No i możemy ich od nowa pokonywać, żeby tutaj nie było nudy, bo ktoś może w pierwszy dzień dojść do maksa i już nic nie móc zrobić. No ale wiecie, jak to wygląda. No i kolejna sprawa to jest ten sklep Belzebuba. Możemy tutaj kupować buffy. Buffy, które jakby... są, można ich używać przez określoną ilość pomieszczeń. Tu mamy napisane, na przykład to można przez 3 pomieszczenia, to można przez 4, no i to można przez 3. Oczywiście polecam te buffy używać, jak już nie możemy przejść jakiegoś przeciwnika, to wtedy warto sobie ten sklepik ściągnąć. On jest dostępny cały czas z tego, co widziałem, ale nie można go w żaden sposób tutaj jakby przerolować. Jedyny sposób na przerolowanie to jest wykupienie jakiegoś ulepszenia i dopiero wtedy na jego miejsce nam skakuje inne. Kosztuje to albo żetony, więc tu trzeba uważać, bo te żetony są jednak dość istotne, jeżeli chodzi o po prostu naszą walkę tutaj w rankingu gildii, jak widzicie. Ewentualnie też można za grzyby kupować, tylko akurat w tym momencie ja mam same żetony, no ale różnie to jest. Więc tak to po prostu... wygląda, jeżeli chodzi o ten sklep Belzebuba. Ja tu mam jeszcze z wczoraj jeden taki buffik, można by powiedzieć. Co ciekawe, buffy są aktywne do momentu pokonania przeciwnika. Czyli jak mamy na przykład przez 3 piętra, tak jakby jakiś buff, to nie zużywa nam się on tak jak na przykład, nie wiem, mięśniaczek w legendarnym lochu, że nawet jak nie walczymy, to czy tam jak uciekniemy, to on się zużywa. Tutaj dopiero jak przeciwnika pokonamy, to nam idzie to zużycie, więc jak tutaj na przykład tego pokrasznego kruka zrobimy dokładnie bez problemów, no to właśnie tu, jak widzicie, ten buffik nam się już zużył. Tu możemy to sobie teraz kupić, bo to jest akurat fajne, bo teraz będziemy bardzo łatwo tych przeciwników pokonywać, więc jakby... tutaj myślę, że to będzie jak najbardziej ok, także dobra, wchodzimy, plus 10% więcej łupów, kupujemy, no i jak widzicie, wskakuje nam tutaj znowu w ten kwadracik i mamy to przez 3 kolejnych przeciwników i teraz nam się coś przerolowało, no i zobaczcie, mamy tutaj obrażenia, ten buff w ogóle bardzo dobry, żerunka, którą mamy w tym momencie na naszej postaci, zamiast 21% to będziemy mieć od błyskawic, to będziemy mieć 60% od zimna, czyli tak jakbyśmy już mieli maksymalne runy i to nam się trafiło za grzyby, więc jak już tutaj dojdę do maksimum, to chętnie sobie ten buffik kupię. No i jak widzicie, on się roluje dopiero wtedy, gdy coś kupimy, więc to tak naprawdę największe zmiany. Tutaj możemy kolejnego pokonać, no i właśnie, już zapełniliśmy ten pierwszy pasek postępu i zobaczcie, takie dostaliśmy nagrody. Trochę golda, no ale te surki przede wszystkim, nie? To jest najlepsze. No i spójrzcie, teraz musimy zaledwie 500 tych tokenów zdobyć, żeby kolejny zapełnić, więc no mówię, codziennie można około 4, myślę, że takie paczuszki dostać, to jest prawie 4 miliony drewna, to jest tam ponad 1 000 000 kamienia.
Więc powiem wam, że to są naprawdę, naprawdę mocne nagrody. No i okej, myślę, że możemy dalej cisnąć tutaj te 10% więcej za łupy. Zobaczmy, 445,667, więc teraz lecimy. A dobra, to tyle dostaliśmy, ile mieliśmy dostać. To nie, może to już jest po prostu wliczone, nie mam totalnie pojęcia. No ale okej, teraz kolejnego pokonujemy. Tutaj na początku to wiadomo, idzie szybko, więc nie ma co. No i zobaczcie, druga już taka nagroda. Po raz kolejny, tutaj mamy to drewno, mamy ten kamień, te wartości się nie zmieniają. Troszkę więcej golda dostaliśmy i po raz kolejny mały gemik. Gemiki lecą tylko na naszą główną statystykę, no ale jak na taki nowy serwer, czy to W56, czy W55, to jest bardzo, bardzo fajna nagroda. Dobra, lecimy dalej. Co mamy tutaj jeszcze za buffy? Tu możemy te obrażenia sobie zwiększyć, tu możemy redukcję obrażeń zwiększyć, no ale nie ma nic ciekawego. Teraz już ten sklep Belzebuba użyje dopiero jak będziemy, o i tu nam się w ogóle, jak będziemy już mieli problemy z jakimś kolejnym przeciwnikiem. Jeżeli chodzi o naszego tutaj, sorry, ale myślałem, że coś na telefonie. Jeżeli chodzi o coś takiego, to po prostu myślę, że chyba co 50 pięter, bo teraz pokonaliśmy dokładnie setne. Pokazuje nam się taka grafika, gdzie po prostu nic to nie znaczy, musimy tylko kliknąć kontynuuj i tyle. Nie wiem czemu to dali, ale to też jest nowość, tego też kiedyś nie było. Lecimy dalej, dostaliśmy już te paczki chyba 3, jeżeli się nie mylę, albo 2, chyba 2. No to teraz jeszcze dostaniemy trzecią, jak widzicie potrzebujemy zebrać 1400 piekielnych żetonów, co nie jest jeszcze jakimś dużym problemem dla nas, przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie, tutaj pyk, tu już mamy 107, no i teraz po tym, okej, kolejna, zobaczcie, tyle samo drewna, tyle samo kamienia, tu już średni kamyczek zamiast małego, no i golda też tyle, ile widzicie, więc powiem wam, że spójrzcie sami, o, już mamy znowu pełne, coś pięknego, to jest akurat bardzo, bardzo fajne, że coś takiego zrobili i bardzo, bardzo łatwo można sobie to ogarniać. Dobra, teraz mamy znowu, no i tu już mamy 2600 tych żetonów piekielnych do zebrania i chyba na tym, jeżeli chodzi o wojownika, się zatrzymuje, więc no tak czy siak, o, tu już się w ogóle nagrody zmieniły, zobaczcie, tu mamy troszkę metalu i troszkę kryształu, no i ten średni gemik w dalszym ciągu, no ale mówię, to są trzy paczki z tymi drewnami, no, to jest bardzo dużo, nie? Dlatego warto codziennie tutaj to klikać, bo można naprawdę, naprawdę tych surek dużo nafarmić i one, tak jak mówię, są chyba zależne od tego, jaki mamy poziom twierdzy, to tak swoją drogą. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze tu powinienem jakoś bez chyba problemów kilku pokonać, dokładnie. Tego pokonujemy. Dostajemy nawet szczęśliwe monety, dostajemy tych piekielnych żetonów. Jeżeli pokonujemy... A, teraz mamy chyba... W sumie to nie wiem czemu 123, powinno być 111 chyba, ale może coś tam zmieniali. Jakieś przeliczniki, to akurat bardzo nieistotne. No ale okej, tego jeszcze powinienem pokonać, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest 111, ale skoro mamy jakieś problemy z nim, to po prostu myślę, że dobrze będzie obrażenia od zimna, tak? Czyli dobra, tu mamy od zimna, tu mamy od ognia, on jest odporny na ogień, więc kupujemy zimno, klikamy cyk, no i co tu mamy? Tu nam się zwiększają odporności, jak widzicie, znowu coś za grzybki, to możemy potem spróbować, ale teraz tego biczownika, no właśnie, powinniśmy bez problemu sobie pokonać. No i okej, lecimy dalej, tutaj mamy pyk i tutaj mamy pyk. I teraz jest 114 poziom. No ja chyba tak do 115 dokładnie dochodziłem. No i chyba na tym się zatrzymywałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Na co on tu jest odporny? Już nie mamy żadnego buffa. Obrażenia od błyskawic, czyli jest odporny na błyskawice również. Tu mamy obrażenia od ognia, tu mamy redukcję obrażeń i tu mamy odporność na błyskawice i na ogień. No i właśnie, co nam się bardziej przyda? W sumie to może to spróbujemy, a jak nie, to tą papryczkę jeszcze. Tu w ogóle też wytrzymałość nam się zwiększa. No tych buffów jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o buff na łupy, no to wiadomo, warto go... O, zobaczcie, padł nam. Warto go ubijać wtedy, kiedy... odporność na ogień też jest zwiększona z tym buffem. Wtedy, kiedy pokonujemy bez problemu, no bo wtedy wiadomo, że bardziej nam się to przyda. No a jak już dojdziemy do jakiejś takiej górnej granicy możliwości naszej postaci, no to wtedy warto po prostu sobie jakieś buffki wzmacniające kupować, żeby po prostu lepiej to działało, nie? Ale tu już mamy 116, ja dalej nie doszedłem nigdy. W sumie on nam nie daje jakiejś super nagrody, bo tylko piekielne żetony i tutaj ewentualnie troszkę golda, więc chyba nie ma co już go tak szczerze klikać. Tak jak mówię, to jest nasz górny pułap. Ja tutaj dalej nie doszedłem, niestety jeszcze jeszcze nie miałem na tyle możliwości, nie mam takiej na tyle silnej postaci, żeby tego 116 pokonać. I okej, chyba tyle. Także tyle się tu pozmieniało. Mówię, głównie ten sklep Belzebuba, głównie ten pasek na dole, który nam daje naprawdę
naprawdę świetne nagrody. No już tej niebieskiej torebeczki niestety nie mogę dostać, no ale tak czy siak dużo i tak dostajemy codziennie z tego. Ten sklep Belzebuba i w zasadzie tyle, nie? No i te odporności, no ale to musieli jakoś zrobić, żeby w tym sklepie Belzebuba po prostu więcej tych buffów wrzucić, no bo jakby nie było buffu, jakby nie było tych obrażeń od czegoś albo tych odporności na coś, no to wtedy tutaj bardzo by nam się zmniejszyła pula tych rzeczy dostępnych właśnie u niego do kupienia. Dobra, chyba tyle, chyba to co się pozmieniało wam pokazałem, wiecie już kiedy startuje Hellevator na tych serwerach, które go w tym momencie nie mają, więc mam nadzieję, że taki szybki odcineczek informacyjny wam się podobał. Reszta pozostała bez zmian, jeżeli ktoś nie wie w ogóle o co chodzi z Hellevatorem, to przypominam, że można sobie wpisać na YouTubie Neutral Hellevator, wyskoczy nam tam chyba, wam tam chyba 40-minutowy nawet film, gdzie po prostu pierwszy raz ja do niego wchodziłem, go ogrywałem i po prostu sobie obczajaliśmy jak to działało. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawcie komentarz, bo moim zdaniem te zmiany są naprawdę fajne, w sensie bałem się, że przekombinują, bałem się, że coś zrobią nie tak, że będzie to bardziej pay to win, no a tu w sumie wiadomo, można, nie jest to tylko do kupienia za grzybki, można też za żetony kupować te buffy, no i generalnie powiem wam, że bardzo fajne, mi się podoba, nie przekombinowali, więc pozostał ten event bardzo, bardzo free to play friendly, można by tak powiedzieć. To tyle, jeszcze raz dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie tego suba z dzwonem, komentarz co myślicie o tych zmianach, lajka, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!